Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Second Hand Challenge Legier Ślifno. I co? Witamy w marcu. W marcu witamy. Marzec, w końcu doczekałem się marca. Ale zanim zaczniemy, najpierw trzeba sprawdzić, czy są jakieś prace. Pięknie, bierzemy. Dobrze, bardzo mnie cieszy. 22 tysiące. Pierwszy kontrakt na wożenie pola numer 2. Jak mnie to cieszy, że coś się ruszyło. Bardzo fajnie. Dobra, druga rzecz, którą chcę sprawdzić, to promocję. No. Co my tu mamy? Hannibala nie będziemy używać na pewno, bo to mi się tu na to nie przyda. I teraz... Teraz się zastanawiam nad tym. Aczkolwiek ten tur jeden chyba mi wystarczy, więc nie będę potrzebował turów. Więc nie, dziękuję. Na razie nie, dziękuję. Dobrze. Co my tu mamy dalej? Jak wyglądają sprawy z nasionami, z tamtymi innymi rzeczami? Tu się to przetwarza. Trawa się powoli kończy, ale nie wiem, czy marzec, czy kwiecień będzie miesiącem, gdzie będziemy zbierać trawę, także tu na razie spoko, tu tej mnie na razie nie zainteresuje. Tu jest wszystko na full, czyli jest ok. Tutaj oliwek jest dużo, ale nie ma mało, znaczy jest mało słoneczników. Ale coś się robi, dobra. Tu, co się przetwarza? Tu się przetwarza dobrze. Ok. I teraz tu. To ja bym przerzucił. Dystrybucję bym włączył. Niech to się przerzuca do naszego dystrybutora. Tu jest ok. Tutaj już by trzeba było to wywieźć. I tu mam ten dystrybutor. 23 tysiące. Dobra, no niech się to przerzuci na razie do dystrybutora, a później pomyślę, co z tym zrobić. Jak wyglądają zwierzęta? No, kurom by trzeba było coś dorzucić. Krowy jeszcze w miarę mogą wytrzymać. Owce również. Świnki, krowy. No, to zostawimy je tutaj. Tu mają dość... Wody też jest, bo powinna być dostarczona woda z tego głównego. A jak wygląda w tym głównym z wodą? 66 tysięcy czy zdało. Dobra, myślę, że to by mogło tutaj wszystko zostać. W takim układzie czas. Damy na razie dyszkę bądź 15. Dobra. Tam miałem najpierw kury nakarmić. I z tymi ziarnami zrobić. Dobra. To ogarnę szybko. Jejka, ten śnieg naparza dzisiaj. Już myślałem, że będzie fajna pogoda, a tu jednak jakaś śnieżyca zawitała. Ja nie będę potrzebował tego. O. Tak to będzie. Przesypało się, przesypało pełne 4000. No, ruszaj. Maszyno. I bardzo się ekscytuję już tymi polami. Pracami polowymi. Dobrze, nie polowymi. No. Bardzo się ekscytuję. Dobra, najpierw wrzucimy to i zawiozę kurę, a później przesypiemy to do tego. Do produkcji idziemy robić nasionka. Dalej. Tam za niedługo już będą jakieś jajka do sprzedania. Może nawet można było spróbować, jak wygląda sprawa z
Knojowicą, u krów, bo tam u świnek widać Gnojowice, poziom, a nie widać u krów. Dobra, teraz muszę zgadnąć, z której strony sypię. Bo to widzę, że tak losowo sobie wybiera, z której strony chce sypać. Tu nie, czyli co, z drugiej strony będzie. Muszę podjechać od tej strony, od lewej mojej. O, jest, dobra. Tym razem trafiło na lewą stronę. Dobra. Myślałem, że zlikwiduję sobie ten krzak, ale tam wygląda bardziej naturalnie z tym krzakiem. Podoba mi się bardziej. Dobra, dosypać tutaj więcej ziaren. No i jeszcze trochę. Dobrze. Teraz tu. O, już było. No i Ganzegal. Można by było furę podreperować, zatankować, żeby już było. Żeby już było na przyszły sezon. Teraz tu temat to było, nie? Nawet nie pamiętam, w którym miejscu. Jest tutaj, dobrze. Dobra, to naprawimy. A, dobra, jeszcze nie będę go tankował, jest dość. No i co? No ja myślę, że należałoby się już przesiąść w sumie do tego. Do opryskiwacza. Tylko teraz pytanie, czy ja mam jeszcze jakiś nawóz płynny, żeby nie było. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Tu jest opryskiwacz. A gdzieś były jeszcze kostki. O, tam są. Kostki, co ja mówię. Zbiorniki z czymś. Czy to jest do opryskiwania? No tak, 2000, tu 2246, no dobra. To wyładujemy. O, ja z tą kupą cały czas zapominam zrobić. Dobra, teraz muszę napełnić to drugie. Nie wiem, czy mi to starczy. Czy nie będę musiał skoczyć i kupić więcej tego nawozu płynnego. Zobaczymy, na ile starczy. Jak nie, to trzeba by gdzieś śmignąć cysternę. Bo tym to dłużej zajdzie, żeby jechać. O, 24%. No ryzyk, fizyk, zobaczymy. Jeszcze sobie muszę przypomnieć pole numer 2, bo po tej zimie to ja nawet nie wiem, w którym miejscu są te pola. Nie, to starczy. Tylko muszę jechać w drugą stronę. No i z tym nie będzie problemu. Jeszcze mnie tak ciekawi, jaka jest temperatura. Na minusie, minus 2. No już tak właśnie widzę, że wszystko takie poszronione jest. No to przymroziło, powiem, przymroziło. Nie, no tutaj to ogarniemy szybko to nawożenie. Jeszcze to sobie włączę jeszcze czas na 30, żeby nie było. O, i czy jeszcze coś innego doszło? Nie ma, dobra. Nic innego więcej nie doszło, jedziemy nawozić numer 2. Myślę, że nie powinno być żadnych komplikacji.
Jest ok, wszystko. Nawet na przejeździe powinien się zmieścić. Super. No i rozwijamy potworka. Ja może zrobię jeden przejazd tutaj w poprzek. I resztę zrobimy normalnie. Ponieważ... O, żeby sobie tutaj nie trzeba było tak dobijać strasznie. Co jest? Jestem na polu numer 2, tak? Pole numer 2, nawożenie. A nie jestem na polu 2. A tu kawał drogi jeszcze przede mną. O, matulu. Ale dałem plamy. Dobra, to jedziemy dalej. Ja to myślałem, że to tutaj jest. A to trzeba tam dalej zasuwać. To jest za rzeką, za torami. Nie, przed torami, ale za rzeką. Tam rzeka jest. Jak się bajkowo to zrobiło, drzewa takie oszronione, ładne. A dlaczego liście mają jeszcze? Albo już mają liście. No, bo jest marzec, to już mają liście, są młode liście. No, czasami się zdarzy, że liście są jeszcze tak mocno kwieci, że czy sypnie nawet, tak jak w tym przypadku. Zdarzy się, zdarzy. A co tu tak ładnie urosło? A, zboże, okej. Myślałem, że trawa już tak ładnie rosła, to zboże. No, tak oszalone, że nie idzie poznać normalnie, co to jest. Dobra, tutaj wzdłuż lasu pojedziemy. Bo chyba tylko tędy jest dojazd, tam do tego pola numer 2. I to ja w takim przypadku, ja nie wiem, czy tego nie zrobię na dwa razy, tego poletka. I to dla tego bydlaka to jest poletko. Czekaj, gdzie jest wjazd tutaj na to pole? A, tu jest z boku, okej. Tu nawet nie mam jak rozłożyć tego. Ja nie wiem, czy zrobię ten skrawek tutaj. Bo jak to rozłożę, to ja tu się nie zmieszczę. Tutaj są dwa drzewa i tu będzie bieda z tym. Zostawię to na później. Na razie to śpiniemy tu. O! No i tak nie myślę. Zamiast tak jeździć przy tym, to ja sobie mógłbym teraz to zrobić, ten skrawek. Od razu w ten... No i już zahaczam drzewa. No nie, tam się nie zmieszczę, gdzie nie ma szans. Tego skrawka to nie ma szans, żeby zrobić, naprawdę. To i tak tu będzie problem właśnie, o. Tu już woda się zaczyna. O, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Żebym nie wpadł. Dobra, jedziemy z koksem. Także powinno to w miarę szybko się zrobić. Nie powinno być żadnych problemów z tym. Może będzie szansa zobaczyć, jak pociąg jeszcze tędy przejeżdża. No, powiem na dwa razy raczej nie. Trzy będę musiał zrobić kursy. Także nie jest to aż takie malutkie to poletko. Myślałem, że będzie mniejsze. Ale faktycznie jak tak dojechałem, to wygląda dość obszerne, szerokie jest. Trzy ramiona, lekko. Fajnie właśnie z tym sprzętem jest, że on
Ma dość odpowiednią prędkość, bo jest 24. Chociaż wiem, że jedna z przyczep na nawóz, nie wiem, czy nie będzie mieć lepszych wyników, jeśli chodzi o prędkość. Nie jestem pewien, bo już dawno nie używałem. Musiałbym sprawdzić. No, niestety nie trafiło się tutaj, żeby to kupić w promocjonie, gdzie pociąg. Fajnie to wygląda. To jeszcze taki lekko pod górkę ma. Ekstra. Dobra. Tu już mamy zakręt. Także zrobię sobie obrzeża standardowo, a później środek. Ło, już 1000 poszedł. No miałem nadzieję, że starczy, ale widać, że raczej nie. Trzeba będzie skoczyć po cysternę i przywieźć trochę płynu. Niestety. Bo ja nawet tu do końca nie dojadę na tym pasku. Jeszcze tam zataczkę pewnie zrobię, ale tam do fabryki nie dojadę już. Braknie. Tu weszło 1000, a 50% już. Nie, to ja to 6% mam, to nie pokryję tego. Strasznie dużo wody w rzece jest. Przez starostopy, czy ja? No, jeszcze 4% zostało. 3%. Nie, niemożliwe, żebym dojechał. Serio? Gdzie? Nie dojadę. 1%. To zamknę to, czy nie? Zamknąłem, jednak 20 litrów zostało, no nieźle. Dobra, ja sobie go tu ustawię. Już przygotuję do ostatniego paseczka. A ja muszę skoczyć po cysternę w takim przypadku. Dobra, muszę bardziej wziąć sprawę z tej strony, żeby tam tylko to dokończyć. Dobra, tu se postoi. Włączymy silnik, wracamy na farmę. O, jest, dobra. I ruszamy po nawóz płynny. Wiesz, no upartego można by było jeszcze coś. O, właśnie. Jeszcze bym mógł użyć to przecież. Gdzie ja to mam? Przecież mam cysternę gdzieś. No jest tu na nawóz, ale ja nie mam chyba tego urządzenia do rozlewu. Czy mam? No teraz właśnie nie pamiętam. Jakbym miał, to bym mógł to zużyć też, nie musiałbym kupować. Tylko nie wiem. Teraz muszę sprawdzić swój inwentarz. Mam czy nie mam? Mam czy nie? Widać, żeby było. Nie, nie mam tego. Nie, nie ma, to by było tutaj chyba. Mi się wydaje, no. Nie udało się kupić. Były, ale krótkie, a z krótkimi to nie ma co ruszać się. Jak jest ten. Są tu naprawdę duże pola, bo są duże. Z krótkim to bym się męczył niesamowicie długo, a tak to. No dobra, tam wezmę. Kupię trochę tego. Płynu przeleję do cysterny. Mam nadzieję, że
będę mógł podłączyć od cysterny, no, że Hardy podłączy się do cysterny i zabierze ten płyn, bo jeśli nie, no to nie wiem, co zrobię z tym płynem. Czy będę go w stanie przelać. Przelać z powrotem do kontenerów. Nie mam pojęcia. Dobra. O, ciężarówka to jest. W dobrej cenie, 50% taniej. No. Ja może kupię? Nie, to ciężarówka, ciężarówka. Za 50, a czemu nie? Będę miał dwie. O. Na razie niech jest standardowa, a później się pomyślę, żeby coś porobić. Będzie czas, to się porobi. A, płyn miałem kupić, o, właśnie. Dobra. Liquid Fertilizer. Myślę, że chyba ten wezmę kup... Nie, te tutaj są właśnie te, o te, no. Hermeside Liquid Fertilizer jest. Tutaj mamy te. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba pięć tam chodziło. O, właśnie, te ciężarówki, one mają dość dużo mocy. Ja może sobie ją zrobię i od razu nią pojadę, o. A tam tutaj na razie zostaje, ona strasznie wolna jest. Od razu sobie zmienię. Gdybym to ewentualnie tylko moc zmienił. To ma silnik, o, czuć. Dobra. O! Są przygotowane już wzory nawet. Nie, no takiego nie potrzebuję. Wystarczyłby krótki, ale fajnie zrobiony. Nie, no taki kolor był dobry, tylko mi chodzi o moc. O, 2000 koni, nie no, masakra. Czemu nie? Taki też bym był dobry z takimi kołami. Tak jak akurat w pole, żeby wjechać i nie zakopać się. Jeszcze szeroki sobie weźmiemy. O, tu jakiś Blue Energy. Copperfield. To nie. No, taki czarny fajnie wygląda. Dark window exhausted from bumpers standard. Nie, to dobra. Bo robota czeka. Aha, światło jeszcze tylko jakieś wrzucimy. Nie wiem. Aha, to z tyłu. Designing. Światła. Tak? Nie. No i co? To nie, to nie. Emergency light, to można dać. Tu coś pojemność, chyba zbiornika, tak? No, damy duży zbiornik jeszcze, winiele nie. To też nie, T-bars. A niech będzie. Zbiornik na powietrze. Dobra. Pasażerów można jeszcze brać. No super. Szkoda, że sam gra. Dobra, wystarczy. Tych zabaw. Chłopięcych. Dobra. Bo już się ciemno robi, a ja tam roboty jeszcze nie mam zrobione. Się człowiek tutaj zagadał. No, to już się przelewa.
Fajnie to nawet wygląda. Dobra maszyna. Coś wpadło. Combine. Top liner. No niestety, ja już małego jednego mam, to mi wystarczy. Ciekawe, czy pojedzie to 83. No i dobrze, no to zrobię tam 20 parę, wbije się. O, są jeszcze następne. 6000. Dobra, na razie. Skupimy się na tym, co jest. Musimy go dokończyć, a później będziemy myśleć, co dalej. A co jest? Już nie łapało, za daleko stałem od beczek. A w takim razie, niech się to przelewa, ja te, może tego przesunę. A ja łyżek kupiłem, nie wiadomo po co. Nie mam sprzętu do łyżki. No i ostatnie zostało. No i pędzimy na to pole w końcu. Mam nadzieję, że się nie zakopia. Po marcowym śniegu pole będzie mokre. A nie powinno być żadnych niespodzianek. Dobra, włączymy. Światełka, niech to se tam Ameryka, niech ludzie uważają, chemia wiozę śmierdzącą. Silnik ma kula mega. Dźwięk. Tak naprawdę na takich drogach to by człowiek nie ryzykował z cysterną przy takich z takimi prędkościami uprzedzając inne samochody, no? Cima się już robi. Dobra, tu jest skręt. Tam trzeba będzie pełne oświetlenie włączyć, żeby to dokończyć w ogóle to zadanie. Ten kontrakt. Jak z środka. O, jak tu ciemno. Bo ma przyciemniane szyby, no dlatego, no. Jeszcze chwila i będę na miejscu. Już widać, że temperatura poszła do góry, bo całe to oszronienie, takie to wszystko już poschodziło. 126 jedzie? Tam pisze 83. O, ale ściąłem zakręt. A, bo jak go kupiłem, to miał taką prędkość tylko, a tu teraz ma... Ja, 255. Już ci wierzę, że pojedziesz tyle. 255 km ciężarówka. Już. Dobra, teraz tylko kwestia, czy Hardy się podepnie pod cysternę. O, tu jest gdzieś droga. Dobra, musimy wjechać na pole. Ścima jak w dupie, chłopie. Nie wiem, czy to nie zostawić do jutra. Ładuje się. Dobra, ja tu puszczę pracownika. Niech się tylko przeładuje, a ja już z ciężarówką wrócę. A on to dokończy. I skończymy sobie dzisiejszy odcinek właśnie w ten sposób. Dobra, odpalaj go.
jedziesz, kolego. No, ile tam tego jest? Leje i leje, ty. Na końca. Dobra, jedź se tam. A my sobie tu włączamy światełka na maksa. I wracamy na bazę. On dokończy zadanie. Mam nadzieję, że tego skrawka nie trzeba będzie robić. Kurde, te światła są mocne. O, nawet przy przyciemnionych szybach widać dobrze. No fajnie to wygląda w tej ciężarówce. W ciemku. I to będzie taka dłuższa, prosta. Zobaczymy, do ilu się rozpędzi, jak jest pusty. Sto trzynaście. 120, 130, no nieźle, opłacało się go kupić, wow. Pięknie, się zatrzymał na drzewie, dobrze, że się nie owinął wokół drzewa. Dobra, już więcej nie będę testował prędkości. No, już jest 97% i już będzie kończył, akurat dojadę na farmę. Jeśli tu się zmieszczę w tych ścieżkach, bo tu jest dość wąsko, ale myślę, że nie powinno być problemu. Nie, jest spoko. Przejechał. Git. No i git, mamy git, fajnie, super wyszło. On tam już kończy to pewnie. A ja już was żegnam z tego miejsca. Odcinek pozytywnie zakończony, fajnie wszystko wyszło, porobiłem co miałem zrobić. No a jutro będą pewnie nowe kontrakty. Jeszcze tylko zerknę, jak to wygląda. Proszę, już tu się coś robią nowe. No tam zostały jeszcze 2%. Też będzie koniec. No i tu zwierzęta. Jutro może coś nakarmi jakieś zwierzęta. O, przydałoby się, nie? No. Tu jeszcze na promocji, co tu mamy. O, takie tam szwendy bajery 8-4 metra. To jest małe, no to... O, już się skończyło. Dobra, dzięki za uwagę, zobaczymy się 2 marca, myślę, że powinno być ok, ruszyć z robotą polową. Na razie, pozdrawiam wszystkich, cześć.